Kucharz, którego wybrał ojciec Pio, a mu ogromne łaski, wręcz poczuł, że powinien pojechać do San Giovanni Rotondo, miał trudność. Miał trudność, nie wierzył w świętość ojca Pio. I Pan Bóg użył cudu. Zrobił ogromny cud, przez który on nie mógł spać później po nocach. Nie mógł spać i wręcz w końcu się spytał. Ojcze Pio, dlaczego tak się stało? Oj, głupcze. To jest po to, abyś ty uwierzył. Nazywam się Stanisław Sadowski, witam Cię na kanale Śladami Ojca Pio. Po to jest ten kanał, abyśmy poznali Ojca Pio i go pokochali, abyśmy otrzymali od niego łaski potrzebne do zbawienia. Nasze życie jest trudne, trudno jest podążać drogą krzyża, ale właśnie dlatego potrzebujemy łaski. Łaski możemy otrzymać dzięki nabożeństwu do Ojca Pio. Też pomagając Ojcu Pio zdobywać duszę dla niego, prawo stając się częścią tego apostolatu. Dlatego też, jeżeli możesz, pomóż nam. Zdobywać duszę dla Ojca Pio. Jak to zrobić? Zostań podopieczną Ojca Pio. To grupa, która wspiera ten kanał, pomaga nam w rozprowadzaniu nabożeństwa do świętego Ojca Pio. Link jest w opisie. Piękna sprawa, bo dla nich są też piękne duchowe prezenty, o których powiem na końcu filmiku. No, a temat znowu kontynuujemy. Wczoraj Ci mówiłem o Laurino Koście. O tym, jak poznał Ojca Pio. Przez to, że no cóż, zobaczył małą fotografię, później otrzymał taki wewnętrzny głos, posłuchał, aby pojechać do San Giovanni Rotondo. Pojechał bez pieniędzy. Poznał Ojca Pio, został jego kucharzem i on później pisze tak. Na początku, kiedy przyjechałem do San Giovanni Rotondo, wątpiłem, że ojciec Pio rzeczywiście jest święty. Tak, przyznawałem niewykluczone, że on jest bardzo znamitą osobą, lecz święty? Nie umiałem wyobrazić sobie Ojca Pio jako świętego. Nigdy nie powiedziałem o tym nikomu, nawet mojej żonie, że miałem takie wątpliwości. Zachowałem je dla siebie. To jest też niezwykłe. Jak ojciec Pio poznał jego problem. Jak Pan Bóg to widzi, czyta w naszych sercach. O nikomu o tym, nawet żonie o tym nie powiedział. Pewnego dnia poszedłem, aby się wyspowiadać o Ojca Pio. Zobaczyłem go w konfesjonale z głową pochyloną na jedną stronę, z głębokim krzyżem wyciętym na całej szerokości czoła, z twarzą pokrytą krwią. Wpatrywał się we mnie. Mamma mia, powiedziałem do siebie. Zacząłem się trząść ze strachu. Zawołałem do niego, lecz nie odpowiedział. Po prostu wpatrywał się we mnie, a z krzyża płynęła krew. Włożyłem rękę do kieszeni. Chciałem sięgnąć po chusteczkę, aby otrzeć krew z twarzy ojca Pio, ale ręka pozostała w kieszeni. Nie mogłem nią poruszyć. Wpatrywaliśmy się w siebie około 10 minut. Czułem, że za chwilę zemdleję. Wołałem, padre, padre. Niezwykle po prostu. O, padre, padre, ojcze. Przez 10 minut widział konfesjonalnie tą twarz ojca Pio. Z krzyżem na czole. Jeju. Ojciec Pio tylko ciężko westchnął. Nieprzerwanie wpatrując się we mnie, sam zaczął wyznawać moje grzechy. Nie powiedział ani słowa. On wypowiedział za mnie wszystkie... Nie powiedziałem ani słowa. On wypowiedział za mnie wszystkie grzechy, które zamierzałem wyznać. Powiedział, no więc, Laurino, kiedy ostatni raz odprawiłeś spowiedź świętą? Powiedziałem mu, że to było 10 dni temu. Wyznał moje grzechy po raz drugi i ponownie udzielił mi rozgrzeszenia. Po czym zobaczyłem, że krew zaczęła znikać. Wstałem bardzo wolno. Następnie zobaczyłem, że krzyż na jego czole zniknął. Odszedłem od konfesjonału. Zacząłem głośno krzyczeć. W zakrystii było wiele osób oczekujących na spowiedź. Pytali mnie, co się stało. Myśleli, że być może ojciec Pio odmówił mi rozgrzeszenia. Zacząłem płakać. Płakałem przez 3 dni i 3 noce. Miałem go przed oczami, tak jak go widziałem w konfesjonale. Poszedłem do domu, lecz nie mogłem zasnąć prawie do rana. Odmawiałem bezustannie różaniec. I tak to trwało. Poszedłem do ojca Klementa i powiedziałem, to i to mnie spotkało. Co powinienem robić? Dlaczego ojciec Pio tak mi się ukazał? No cóż, Laurino, powiedział ojciec Klementa, spytaj go. Łatwo jest powiedzieć, spytaj go. Lecz ja nie miałem odwagi. Nie miał odwagi się spytać, by wejść do kościoła, ponieważ nie mogłem pozbyć się wspomnienia sceny, której byłem świadkiem. Nie mogłem spać, nie mogłem jeść. Płakałem bezustannie. Myślałem, że postradam zmysły, naprawdę. Później dyrektor szpitala powiedział mi, abym wziął się w garść, ponieważ mam rodzinę, o której muszę myśleć. Pewnego wieczoru po pracy szedłem do domu i powiedziałem sobie, teraz pójdę i zobaczę się z ojcem Pio. Spytam go, dlaczego mi się ukazał.
Zacząłem iść w kierunku klasztoru, lecz nie mogłem tego uczynić. Straciłem odwagę. Zawróciłem do domu, w połowie drogi znowu zawróciłem i zmusiłem się, by wrócić do klasztoru. Ostatecznie dotarłem do końca korytarza. Zobaczyłem ojca Pio stojącego u progu swego pokoju, tak jakby czekał na mnie. Gdy tylko go zobaczyłem, krzyknąłem głośno. Ponownie zawróciłem, lecz nie byłem w stanie ani się poruszyć, ani wypowiedzieć jednego słowa. Zobaczył mnie i powiedział: chodź, Laurino, chodź, o co chodzi, co się stało? Lecz ja nadal nie mogłem wydobyć głosu. W końcu powiedziałem: ojcze, powiedz mi, dlaczego sprawiłeś, że widziałem cię tak wtedy? Czy może to z mojego powodu tak cierpisz? Nie, odpowiedział, jakiś z ciebie głupiec. To była łaska, którą Bóg chciał ciebie obdarzyć. To wydarzyło się, ponieważ nie wierzyłem w Jego świętość. Po tym przeżyciu, biada każdemu, kto śmieliłby się czymkolwiek dotknąć ojca Pio, wydrapałby mu oczy. Ale to, jak on wtedy musiał uwierzyć, z takiego niewiarga, po prostu takiego niewiernego Tomasza, stał się gorliwym po prostu świadkiem. To jest kolejny taki dowód świętości ojca Pio. Lecz Pan Bóg dopuszcza czasem taką próbę wiary, tak jak małego człowieka. Dopuścił taką próbę wiary, aby tym bardziej jeszcze wyszły na te cuda. Ta moc Boża. Moc Boża przez ojca Pio, bo to pokazuje, że to Pan Bóg zdziałał łaskę. I to jest tak, jest Pan Bóg działa łaską, wykorzystując różne rzeczy. Czasem byśmy chcieli, żeby chcielibyśmy nawrócić cały świat wręcz. Myślimy, że tutaj trzeba stworzyć jakieś dekodery, jakieś najnowszą telewizję, wszystko. Trzeba mieć najnowsze maszyny, wszystko. A to jednak łaska Boża nawraca. Nie żadne środki. To ojciec Pio był profesjonalny. Tam łaska Boża działała po prostu. Łaska Boża działała i to też, jeżeli Ci się podoba ten kanał, podoba Ci się to, co robi ojciec Pio, to co tego, polub filmik, polub na chwałę ojca Pio, tak. Po to to jest, abyśmy właśnie pokochali go, potrzymali łaski od niego. To jest, jeżeli coś się podoba, to jest łaska też Boża. To, że z entuzjazmem coś robimy, to, że z entuzjazmem nam się podoba ojciec Pio, to pokazuje właśnie, jak Pan Bóg też prowadzi takiego prostego człowieka, kucharza. Miał trudność, ojciec Pio pomógł, ojcem Pio się posłużył, aby przezwyciężyć tą trudność. Chciałbym, abyś otrzymał łaskę do ojca Pio. I więcej, dlatego też odmów modlitwę, na końcu jest w filmiku, i zdrowaś Mario, odmówmy wszyscy za wszystkich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi stiamo. I też jest w opisie filmu bardzo piękna modlitwa ojca Pio. Modlitwa w trudnościach, którą warto odmawiać, bo ona uczy też takiego akceptowania tej trudności, jaką może masz, przeżywasz teraz. Druga sprawa, zostań podopiecznym ojca Pio. Stań się częścią tego apostolatu, częścią promowania apostolatu poświęconego promowaniu nabożeństwa do świętego ojca Pio. Jak to zrobić? Link jest w opisie. Zostań podopiecznym ojca Pio. Piękna sprawa. Dla nich co najważniejsze, to jest co tydzień msza święta jest za podopiecznych ojca Pio, więc co tydzień to jest ponad rocznie 50 mszy świętych. Piękna sprawa. Sława Maria.